Z jedną z książek, o których chcę Państwu dzisiaj opowiedzieć, nieodparcie kojarzy mi się takie wspomnienie, jak oglądaliśmy z żoną telewizyjne wróżki. Był taki moment, kiedy one się pojawiły na kablówkach. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jeszcze jest emitowane, czy istnieją te kablówki, takie wróżki o dziwnych imionach, tam jakaś Samira, jakaś Judysprudencja, czy inna, dzwoniło się na 0700. To było na swój sposób socjologicznie pouczające. Przeważnie dzwoniły kobiety. Właściwie wyłącznie niemalże dzwoniły kobiety. I sądząc po tym, co mówiły, no nie takie kobiety z wyższym wykształceniem i pracujące w jakichś korporacjach. Nawet, przepraszam, też anegdota, raz po kolejnych kobietach dzwoniących z różnymi pytaniami odezwał się taki głos trochę bardziej niski i wróżka, co też świadczy, jaka to wróżka, mówi: o, wreszcie jakiś mężczyzna do nas zadzwonił, a głos powiedział: nie, ja też jestem kobietą, tylko mam katar. A więc zadzwoniła do tej wróżki jakaś pani, bo było bardzo ciekawe, kiedy proste kobiety zadawały pytania i co im te wróżki odpowiadały, więc zadzwoniła taka kobieta w sprawie, której już nie pamiętam, chodziło o jakieś rodzinne rzeczy, wróżka jurysprudencja rozłożyła karty tarota, popatrzyła w te karty i mówi: o, karty to mi wyraźnie pokazują, że pani jest taką dobrą kobietą, pani jest bardzo dobrym człowiekiem, bardzo uczynnym. Ale niestety, ja widzę, że ludzie pani nie doceniają. Oni nie rozumieją, jak pani się dla nich poświęca. O tak, tak, tak jakbyśmy tak oczami ducha widzieli, jak ona tam, no jaka mądra ta wróżka, prawda? Warto wywalić na te audiotele, na te 7,50 za minutę plus VAT, bo taka mądra tylko spojrzała w te karty i wszystko zrozumiała, że ja jestem taka dobra, a mnie nie doceniają. Dlaczego mi się to kojarzy z książką Anne Applebaum pod tytułem Zmierzch demokracji, zwodniczy powab autorytaryzmu? Ano dlatego, proszę Państwa, że to jest książka, która dokładnie taką samą usługę oddaje pewnej grupie czytelników, bardzo licznej w Polsce, sądząc po tym, że ta książka była długo na liście Empiku. No może nie sprzedawała się tak dobrze jak moje, ale była dość długo wśród książek się dobrze sprzedających na liście publicystyki. Nie wiem jak za granicą. Obawiam się, że niestety też ją czytano i niestety traktowano jako źródło wiedzy o Polsce, co o czym chwilę później. Natomiast usługa polega na tym, że pewnej grupie ludzi, trudno tutaj o dobre określenie, przywykło się mówić elitom, lewicowo-liberalnym elitom. Już od razu się wpada w pewną pułapkę, no bo mówimy o elitach jako o ludziach zarządzających, a nie o ludziach najlepszych, o takich elitach, jakim była w PRL-u nomenklatura partyjna, która przecież nie była ludźmi wybitnymi, tylko była ludźmi, którzy zarządzali różnymi dziedzinami życia publicznego. Więc w takim sensie możemy mówić o owych elitach liberalnej demokracji, a nie w sensie godnościowym. Niektórzy zwracają uwagę, i to jest uważam bardzo celne spostrzeżenie, że jest to swoista arystokracja, którą demokracja liberalna sobie wychowała jako ustrój. Wytworzyła taką grupę ludzi, którzy się czują, że oni są całkowicie upoważnieni do tego, żeby sprawować władzę, że oni jedyni posiadają ku temu odpowiednią wiedzę, żeby kierować i są na odpowiednim poziomie moralnym. W związku z czym właściwy porządek świata polega na tym, że wszyscy ci, którzy są niżej urodzeni, czy nie zostali dokooptowani do tej warstwy tych entitlements, ja zaraz się wytłumaczę z użycia tego angielskiego słowa, to złośliwe było użycie, ale Państwo jeszcze nie wiedzą dlaczego, że każdy, kto nie dorósł do nich, powinien ich słuchać. Tymczasem w ostatnich latach ludzie ich coraz bardziej nie słuchają. Najpierw na jakichś Węgrzech, które można było na nie machnąć ręką, potem w Polsce, którą też można, no za duża, żeby machnąć, ale można, wydawało się, machnąć batem, powiedzmy, finansowym, czy batem sankcyjnym i marchewką w formie jakichś funduszy europejskich, to się ją naprostuje i ona wróci na właściwą drogę i będzie słuchać tych, których słuchać powinna.
Ale teraz, no, Süddeutsche Zeitung z przerażeniem pisze o osi populistycznych dyktatorów, właściwie oni już piszą wręcz o autorytarnych państwach w Unii Europejskiej, bo Szwecja, w której znowu się to powtórzyło, że wygrali nie ci, co trzeba, i Włochy, gdzie znowu wygrali nie ci, co trzeba, a histeria wywołana faktem, że Mateusz Morawiecki się pojawił na przykład w Hiszpanii na zjeździe partii Vox, też jest, pokazuje wielki strach, że i w Hiszpania się zaraz do tej osi dołączy. No, w Ameryce wygrał Donald Trump. Co prawda potem się go udało wysiudać, ale mimo wszystko cały czas ta Ameryka, no połowa Ameryki, Sąd Najwyższy się zbuntował, prawda, w kwestii przerywania ciąży i wydaje nie takie, jak powinien, nieoświecone wyroki. W Wielkiej Brytanii też nieoświeceni wzięli górę i doprowadzili do Brexitu. Jejku, jejku, co się dzieje? Świat się wali. No i na to Anne Applebaum, korzystając z autorytetu, jakie daje jej Nagroda Pulitzera, za jedną z dwóch książek, które napisała, muszę przyznać, bardzo dobre, niezwykle ciekawe i pionierskie, książkę o Gułagu i książkę o, później to ta właśnie nagrodzona, i książkę o Hołodomorze, czyli o głodzie na Ukrainie, o zamorzeniu głodem Ukraińców. Te dwie książki są jednak książkami historycznymi. Szczerze mówiąc, może nie tyle sam talent autorki tutaj zadziałał, chociaż trzeba jej pracy oddać, co jej się należy, no ale też fakt, że zdołała się jakimś szczęśliwym sposobem wślizgnąć do archiwów sowieckich, że tam ją Rosjanie wpuścili, pozwolili jej te wszystkie dokumenty badać. Należała do takiej wąskiej, szczęśliwej grupy wybrańców, którym z jakiegoś powodu Rosjanie, może bałagan, a może nie bałagan, skąd ja mogę wiedzieć, w każdym razie Rosjanie jej na to pozwolili. Dzięki temu napisała dwie świetne książki, dzięki temu dostała Nagrodę Pulitzera, dzięki temu stała się bardzo sławną, znaną dziennikarką, no i uznała, że to jej daje automatycznie prawo do tego, aby wypowiedzieć się na tematy bieżącej polityki i wyjaśnić, co to się dzieje na świecie, że oświeceni ludzie mówią: nie głosujcie na tych czy na tamtych, bo to są populiści, bo my ich nie autoryzujemy, my nie akceptujemy tego, co oni mówią, my nie pozwalamy po prostu. Oni nie mogą rządzić, bo są nie od nas. A te ciemne ludzie, proszę pani, głosują na nich. I co odpowiada Anne Applebaum? No właśnie to, co ta wróżka. Bo my, elity, oświeceni ludzie, wyznawcy liberalnej demokracji, jesteśmy tacy dobrzy, jesteśmy tacy świetni, że ta chłota po prostu nie może tego wytrzymać. Oni nie rozumieją, jak my się dla nich poświęcamy, jak mądre rzeczy my im mówimy. Przyszli jacyś wstrętni, straszni populiści i okłamali ludzi. Słuchajcie państwo, ta książka nie jest bardzo gruba, ale no ma swoje, prawda, 220 stron. No, na spore interlinii. Ta książka się daje, jak ją tak ścisnąć, właściwie jej tezy sprowadzają się tak naprawdę do tezy jednej. Przychodzą populiści, oni wymyślili jakieś kłamstwo, i dzięki temu kłamstwu oni wygrali. No i tu są różne przykłady. Na przykład trumf Donalda Trumpa, którego, powiem to od razu, Anne Applebaum nienawidzi. Nazywa go w jednym miejscu jakimś półgłówkiem, w innym miejscu go nazywa rasistą, oczywiście, jakżeżby inaczej. W trzecim miejscu durniem, tchórzem. Mówię, dlaczego tchórzem? No i tak dalej. Donald Trump, zdaniem Anne Applebaum, wygrał wybory dlatego, że zmyślił takie kłamstwo, że jakoby Barack Obama nie urodził się na terenie Stanów Zjednoczonych, a więc jego prezydentura jest nielegalna. Zastanówmy się nad tym chwilę. Barack Obama już nie był prezydentem, kiedy Donald Trump startował. Jego przeciwnikiem była Hillary Clinton. Oczywiście można sobie opowiadać takie historie, a Trump wymyślił, że Barack Obama szczuł na tego Baracka Obamę i dlatego, prawda, ludzie uwierzyli w to i zagłosowali na Trumpa. Tylko no, ma to ten, zacznijmy od plusów, tak? Ma to ten plus, że amerykański czytelnik tych mądrości
jeżeli przypadkiem jest właśnie w gronie tych, którym się na niebo zwaliło na głowy i nie potrafią zrozumieć, co się na świecie dzieje, on nie musi się już zastanawiać, dopuszczać do siebie wątpliwości, a może myśmy wybrali złą kandydatkę. To może to, że względy czysto partyjne i takie, że należy jej się, bo jest tu w Beltwayu tak zwanym, jak to Amerykanie mówią, w tych elitach waszyngtońskich partii demokratycznej jest tak ustawiona, no, że po prostu musi. Już raz się nie udało, ale teraz się po prostu musi udać. Ja śmiem twierdzić, że Donald Trump z każdym innym kandydatem demokratów by przegrał. Ale demokraci niebacznie, nie patrząc zupełnie na to, co myśli amerykańskie społeczeństwo, uparli się, że ma zostać prezydentem ta właśnie osoba, bo oni tak między sobą, oni oświeceni ustalili. I wybrali osobę, która uosabiała wszystko to, czego Amerykanin nienawidzi. Wszystko. To taką zasiedziałą właśnie establishmentowość, pogardę dla ludzi, uwikłania przedziwne. Jeszcze do tego już była chyba w nie najlepszym zdrowiu w momencie, kiedy startował. No ale skoro potem Biden jednak wybory wygrał, więc może to nie miało wielkiego znaczenia. Nawet mówiąc, Hillary Clinton podobno znowu się ubiegał o rekomendacje. To pozwala powiedzieć sobie, nakłamał o tym miejscu urodzenia Baracka Obamy, bo pozwala zwolnić się ze wszystkich pytań. Na przykład, jak mieli się poczuć ci ludzie, Amerykanie, którzy potracili majątki całego życia, bo im pozabierały to banki. Banki im to zabierały, ponieważ przez wiele lat ci sami oświeceni mędrcy, którzy im potem mówili, nie głosujcie na Trumpa, ci sami oświeceni mędrcy w tych samych mediach im mówili, spokojnie możecie brać kredyty zabezpieczane na innych kredytach. Bo jest Fannie Mae, ten drugie, tam zapomniałem, jak się nazywają te dwie instytucje finansowe na kredytach hipotecznych zabezpieczające Amerykanom kredyty, które właśnie nakręciły tę gigantyczną bańkę, co to pękła w 2008 roku, poczynając od banku Lehman Brothers, a potem całego rynku. Ludzie potracili domy, bo uwierzyli swoim elitom, a potem zobaczyli, jak te elity z pieniędzy podatników, czyli do ponownego okradzenia tych, którzy już raz zostali okradzeni przez chciwych bankierów, uznawszy, że no, te banki są zbyt wielkie, żeby upaść, bo to jest dla gospodarki zbyt ważne, zapłacili ogromne pieniądze tym bankierom, żeby oni nie ponieśli konsekwencji swoich chciwości i hazardu, jakiemu się oddawali. Mało tego, ci sprawcy kryzysu z tych pieniędzy rządowych, czyli podatniczych, wypłacili sobie gigantyczne odprawy i kupili sobie wyspy na Pacyfiku i prywatne odrzutowce, którymi tam polecieli. Ja szczerze mówiąc, szukając odpowiedzi na pytanie, dlaczego Amerykanie nie uwierzyli swoim nowojorskim elitom, które ich straszyły Trumpem, że nie wolno na jego zagłosować, wziąłbym pod uwagę takie wydarzenia. Wiele innych wydarzeń, które sprawiły, że na przykład pod rządami demokratów nominalnych, lewicowców, straszliwy rozdziew nastąpił między zarobkami najbogatszych a najbiedniejszych. Że bardzo wielu ludzi, których dawniej stać było na wykupienie sobie ubezpieczenia na służbę zdrowia, nagle straciło takie elementarne bezpieczeństwo życiowe. Wielu z nas, bo my żyjemy cały czas z tym powidokiem dawnego świata przed oczami, wielu z nas się to nie mieści w głowie, na pewno w głowie wielu państwu się nie mieści w głowie, wielu z państwa, przepraszam, że mi się język plącze z wrażenia, ale naprawdę bardzo wielu Amerykanów, szczególnie białych, nie ma dostępu do takiej podstawowej opieki medycznej, bo ich na to nie stać. I ludzie bez zębów na przodzie, których u nas się kiedyś widziało w PGR-ach, są do zobaczenia w tej chwili bardzo często w Ameryce. Oczywiście nie na wybrzeżach lewicowo-liberalnych, bogatych, w wielkich miastach. Nie, gdzieś tam po środku, w tym, co demokraci nazywają pogardliwie flyover country, czyli to wytłumaczę się, dlaczego po angielsku mówię, że ten kraj, nad którym się przelatuje samolotem. Tam, gdzie te white trashes, białe śmiecie sobie mieszkają, ta biedota, która jeszcze w dodatku oskarżana jest o wszystko, bo to są trumpiści, rasiści, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, Ameryka jeden przykład, Węgry. Węgry, nie mówiłem jeszcze, bo niedawno wyszła książka Dominika Heja o Węgrzech. Postaram się też o tym powiedzieć.
Też w każdym razie ograniczę się do stwierdzenia, nie czuję się specjalistą nawet po lekturze tej książki, bardzo dobrej, ale nie dlatego Viktor Orban wygrał jedne, drugie, czwarte i piąte wybory i nie dlatego w ostatnich wyborach dostaje 70% głosów przeciwko liście Zjednoczonej Opozycji, że zmyślił kłamstwo o Soroszu i ze wszystko jest winą Sorosza. Bo zupełnie inne powody, dla których głosowali Węgrzy na Orbana. I też sięgnąłbym po społeczne sprawy, po gospodarkę, po to, jak się ludziom żyło pod rządami oświeconych elit, a jak się zaczęło im żyć pod rządami populisty. Ale po co? Przecież chodzi tylko o to, żeby klientka, która do wróżki dzwoni, się od wróżki dowiedziała, że pani to taka dobra jest i wszystkie kłopoty to nie jest, pani nie ma żadnej winy, pani jest za dobra, to wszystko ci źli ludzie, którzy pani nie rozumieją. Brexit, populiści, prawda? No, Polska. I jeżeli chodzi o Polskę, no tutaj się chwilę zatrzymam, bo to już jest coś wyjątkowo obrzydliwego. Otóż nie zapominajmy mimo wszystko, że Ann Applebaum jest żoną Radosława Sikorskiego. Zresztą druga książka, o której dzisiaj chcę Państwu opowiedzieć, też jej autorstwa w pewnym sensie, głównie dlatego powstała, jak sądzę. Tragedia w Smoleńsku to jest osobny temat. Co ja o tym sądzę? Państwo wiecie, jeżeli nie wiecie, to na tym kanale moje filmy o Smoleńsku wciąż jeszcze są, Bogu dzięki, dostępne. A gdyby były, nie daj Boże, coś się stało, to przeniosę je na swoją stronę internetową, bo gdzie się zawsze można będzie obejrzeć. Więc co ja sądzę o Smoleńsku, Państwo wiecie, ale no powiem tak. Ława oskarżonych, gdyby uczciwie tę tragedię wyjaśniono, powinna być długa i powinna być ponadpartyjna czy multipartyjna. Ale jest jeden człowiek, który na tej ławie oskarżonych powinien siedzieć dwa razy. I to jest właśnie mąż pani Applebaum. Radosław Sikorski, który jako minister obrony w rządzie PiSu, zaraz do tego dojdziemy też, odpowiadał za stan 36. Pułku Specjalnego Lotnictwa, który to stan był opłakany i pewnie w tym jest też udział następcy Sikorskiego, już z rządu Platformy, kiedy to Sikorski objął inny resort, ale należałoby zbadać, ile on z tym opłakanym stanem pułku miał do czynienia przed rokiem 2006. A drugi raz powinien siedzieć na tej ławie oskarżonych jako minister spraw zagranicznych przy Donaldzie Tusku, który dopuścił do tego wszystkiego, co nazywałem katastrofą posmoleńską. Czyli do tego, że odrzucono rosyjską propozycję stworzenia Międzynarodowej Komisji Śledczej i podjęcia śledztwa, że Donald Tusk, który, jak się zdaje, pojechał do Smoleńska kompletnie na pałę, nieprzygotowany, nawet nie wiedział o umowie dwustronnej dotyczącej badania wypadków lotniczych, którą z Rosją mieliśmy i która obowiązywała, że Donald Tusk oparł się na załączniku do konwencji chicagowskiej, która w ogóle nie mogła sprawy dotyczyć, bo reguluje loty cywilne, a to był przecież lot specjalny samolotu wojskowego ze wspomnianego 36. pułku. I na tej podstawie, bez żadnej możliwości weryfikacji, oddał Rosjanom wszystko. W głębokim przekonaniu, że Putin to pozamiata, nie rozumiejąc, że Putin właśnie teraz zrobi wszystko, żeby Polaków grillować, żeby Polaków dzielić, żeby w razie potrzeby wypuszczać filmy o tym, jak bezczeszczone są zwłoki polskich ofiar w ruskim prosektorium, czy ujawniać próbki, na których są ślady trotylu i tak dalej, i tak dalej. To jest człowiek odpowiedzialny dwukrotnie za tę katastrofę. No więc żona rusza mu w sukurs i czytelnikowi zachodniemu, który o tym po prostu nie ma pojęcia, serwuje całą opowieść o tym, jak to samolot wystartował z opóźnieniem, prezydentowi zapewne śpieszyło się do lądowania, bo chciał wykorzystać wizytę do rozpoczęcia kampanii wyborczej. Poprzedniej nocy siedział zapewne do późna, pił. To się pojawia też w drugiej książce, o której będę mówił, opowieści o tym, jak to strasznie dużo Lech Kaczyński pił i jak chrzanił Androny, tak pijąc, aż go musiała Maria Kaczyńska odholowywać. Strasznie niesmaczne. Pił, wie skąd się... Nie, zapewne pił. Taka procesowa formułka. Poprzedniej nocy, kiedy w Smoleńsku piloci podchodzili do lądowania, nie na prawdziwym lotnisku, tylko na pasie startowym w lesie, okazało się, że nad ziemią jest
Tusk jakoś na tym samym pasie startowym lądował 3 dni wcześniej. Okazało się, że nad ziemią jest gęsta mgła. Rozważali lądowanie gdzie indziej, ale to oznaczałoby kilka godzin jazdy na miejsce uroczystości. Nieprawda, nie rozważali, bo jeden z właśnie z powodów, dla których ta ława powinna być długa, to, że nie było w ogóle zapasowego wariantu lotu, więc nie było czego rozważać. Jak to zwykle w Polsce jest, tylko plan A, planu B nie ma. Jak plan A zawiedzie, to wtedy potępiamy to moralnie. Po krótkiej rozmowie telefonicznej z prezydenta z bratem, jego doradcy zaczęli naciskać na pilotów, by lądowali. To już jest kompletny fałsz. To jest zmyślenie, to jest rodem z tygodnika nie. Niektórzy doradcy wbrew procedurom wchodzili do kokpitu. Znowu kłamstwo. Wchodzili do kokpitu, zanim się zaczęła procedura lądowania. Więc nie było to wbrew procedurze. Wolno wchodzić do kokpitu w czasie lotu, nie wolno wchodzić dopiero od momentu, kiedy się zaczyna procedura lądowania. Także wbrew procedurom wszedł do kabiny dowódca sił powietrznych generał Andrzej Błasik i usiadł koło pilotów. Zmieścisz się, śmiało, powiedział. Te słowa padają wcześniej, w ogóle wiadomo z kontekstu, że nie dotyczy absolutnie to lądowania, po prostu jest przed rozpoczęciem procedury lądowania. Kilka sekund później samolot zahaczył o wrzozę, obrócił się i uderzył o ziemię. Jak wyglądała katastrofa, to już w sensie technicznym zostawmy. Natomiast bez cienia zażenowania, właściwie brak jeszcze powtórzenia rosyjskiego kłamstwa o alkoholu, który, jak wiemy, w każdych zwłokach się pojawia, ale Rosjanie, ogłosiwszy, że odkryli alkohol w zwłokach generała Błasika, dali asumpt całej lawinie kłamstw o tym, że był pijany. Potem jeszcze TVN zmyślił do tego całkowicie wyssaną z palca historię o kłótni z pilotem na lotnisku i tak dalej. Te wszystkie kłamstwa najbezczelniej Ann Applebaum powtarza. Po co? Po to, żeby powiedzieć, że PiS, który zmyślił kłamstwo o zamachu smoleńskim, dlatego wygrał wybory. No i to już jest, wydaje mi się, dla każdego człowieka oczywiste, który mieszkał w Polsce i który pamięta cokolwiek z tego, że w 2015 roku PiS na pewno nie wygrał wyborów dzięki temu, że mówił o zamachu w Smoleńsku. Więcej, PiS właśnie dlatego wygrał wybory, że najgłębiej Antoniego Macierewicza schował, który nigdzie nie pojawiał w tej kampanii wyborczej, ponieważ TVN bardzo chciał go pokazać, tylko w końcu wytropił, że gdzieś tam w jakimś podziemiu parafii polskiej w Chicago miał spotkanie i wysłali tam kamerę, żeby go pokazać w ogóle. Nikt nie mówił absolutnie o zamachu w Smoleńsku. Pokazano nowe twarze, przecież wtedy Andrzej Duda, później Beata Szydło jako najpierw jako szefowa jego kampanii, potem jako kandydat na premiera. Była w ogóle, zresztą oczywiste, bo każdy, kto zna jakiekolwiek sondaże, to wie, że nigdy większość Polaków, nawet nigdy większość żelaznego elektoratu PiSu nie wierzyła w zamach smoleński. Nawet teraz, kiedy postępowanie Putina na Ukrainie udowadnia, że Putin byłby do tego zdolny, cały czas jest to narracja mniejszościowa. Więc po co opowiada Ann Applebaum oczywiste bzdury? No, opowiada je po to, żeby swoim czytelnikom powiedzieć to, co wróżka mówiła swojej klientce. Nie ma w tym żadnej waszej winy. Nie szukajcie błędów sobie. Nie mówcie sobie, żeście się z czymkolwiek pomylili, rządząc Polską. Nie, to po prostu tylko dlatego, że przyszedł straszliwy, wstrętny, obrzydliwy komunista, populista i zresztą nie wchodzi, i faszysta, i nakłamał. Ludzie, na litość boską, że naprawdę nie macie rozumów, jesteście oświeconą elitą we własnym przekonaniu. Nie zadajcie sobie pytania, że kłamstwo w polityce istnieje, odkąd istnieje polityka, że zawsze był jakiś populista, który przychodził, jakieś różne bałachy wciskał, mniej lub bardziej populistyczne, ale bardzo rzadko się zdarzało, że to chwytało. Chwytało tylko w sytuacjach, kiedy ludzie byli bardzo głęboko rozczarowani tym, jak nimi wcześniej rządzono. Więc jeśli nawet, to jest nieprawda, ale zakładając roboczo, że jeśli nawet prawdą jest to wszystko, co Applebaum mówi o tym, jak to kłamstwo, jak ona nazywa to z autorytetami, kłamstwo średnie, doprowadziło ludzi do takich straszliwie błędnych decyzji, że poparli populistów i to raz, i drugi, i trzeci, prawda, ich popierają, to coś musiała oświecona elita sknocić.
jeżeli miała przez dziesiątki lat kontrolę nad całym życiem publicznym, nad całą dystrybucją szacunku, wszystkie salony były jej, wszystkie media były i nadal są jej, wszystkie dziedziny życia, establishmenty są jej, a mimo wszystko nagle po latach ludzie mniej ją słuchają niż 30-50 lat temu, przepraszam, ale najgorszy dureń by się domyślił, że coś jednak musiało źle pójść. Ale zamiast myśleć o tym, że myśmy coś... Nie, ludzie pani nie doceniają, pani to taka dobra jest, pani się poświęca, a oni nie rozumieją, jak pani się poświęca. Jeżeli się leci tak prymitywnym przekazem, przyznam państwu, że już nie miałem siły przeczytać książki kolejnej, gdzie Ann Applebaum rozmawia o zagadkach, problemach świata tego z Donaldem Tuskiem, bo już taka porcja banału do potęgi entej podniesiona, stwierdziłem, że mogłaby mi zaszkodzić, a YouTube mi nie zapłaci dodatku specjalnego za szkodliwe warunki zdrowia. Ale jeżeli się wszystko sprowadza do tak przeraźliwego banału, no to zostaje jedno. Trzeba wzmacniać przekaz bluzgiem. I to jest druga książka, która dostarczyła mi asumptu do tytułu. Tutaj mianowicie Matka Polka, czyli taka lifestyle'owa rozmowa z Ann Applebaum. Rozmowa, która, no tam oczywiście jak to dla Wiwy czy Gali, jak i Paweł Potoroczyn to prowadzi, a to wiesz, jak się poznali z Radkiem, a jak ona w ogóle trafiła do Polski, a jak pisała takiego. Dobra, w porządku. To wszystko, no oczywiście jak Trump jest straszliwy, prawda? Muszę powiedzieć, że to pan Potoroczyn taką odgrywa rolę, że on sufluje jakby najgorsze obelgi pod adresem Polaków, jakie to Polakom brakuje, prawda, rozumu, tam czego, deficyty rozmaite, jakie mają, a pani Applebaum tylko się tak zgadza, prawda, żeby się nie kłócić. O, na przykład tu o Trumpie. Trumpa nienawidzi Ann Applebaum. Oczywiście nie jest on jedyny, który ich nienawidzi. Trump, sojusznik jest im, znaczy PiS-owi, potrzebny tu na Nowogrodzkiej, nie w skomplikowanym świecie, którego nie znają i nie rozumieją. Bardzo często się ten wątek powtarza, że wszyscy inni nie znają, nie rozumieją, no bo nie są oświeceni, prawda? My oświeceni. Zindoktrynowali 1/3 społeczeństwa. Wyhodowali sobie chama i bigota, który po prostu kocha Trumpa, który jest taki sam jak on. Nieuk, mizogin, rasista. Dlaczego Trump w Warszawie poczuł się jak u siebie? No a tutaj pani Applebaum dodaje, no, że o ojcu Trumpa, że to był przedwojenny izolacjonista, członek Ku Klux Klanu, który teraz powtarza, ten prał rosyjskie pieniądze przez całe dekady. No i wizja taka, nawet nie chcę czytać już tej wizji europejskiej, natomiast przeczytam wizję o Polsce, co tu się... Bo to też jest takie ciekawe. Na przykład z przejęciem opowiada pani Applebaum, wyskakując na moment z tej konwencji, takiej lifestyle'owej opowiastki. Przecież to rząd PiS próbował przeprowadzić tę bezmyślną poprawkę ustawy o IPN. Może ona nie była mądra, tylko ja zwracam uwagę, że w tej poprawce oburzenie, czy pretekstem do ataku Izraela wtedy, premiera Netanyahu, było akurat to, co nie wprowadziła poprawka, tylko co wcześniej było w polskim prawie. O czym od wielu lat wiedziano, że to w polskim prawie jest, nie przeszkadzało to. Natomiast premier Netanyahu był wtedy, przypomnę, pod oskarżeniami korupcyjnymi, chwiał się jego tron, więc musiał sobie wykreować wroga w Polakach i właśnie wykorzystał okazję tej nowelizacji. Bynajmniej nie to, co do nowelizacji wchodziło. I nie przyjmuję tłumaczenia, mówi pani Applebaum, że to był element jakiejś rozgrywki Ziobry przeciwko Morawieckiemu, bo to nie Ziobro zmusił Morawieckiego, żeby składał wieniec pod pomnikiem Narodowych Sił Zbrojnych. I to podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Bardzo trudno znaleźć w ogóle w historii wojny światowej Polaków, którzy otwarcie kolaborowali z Wehrmachtem, a jednak Morawieckiemu się udało. Dalej jest tyrada o żołnierzach wyklętych, którzy gwałcili, rabowali, prawda, i tak dalej. Przecież to są kłamstwa. I osoba, która napisała książkę o Gułagu, nie może nie wiedzieć, że ona tutaj kłamie, bezczelnie kłamie. Narodowe Siły Zbrojne nigdy nie kolaborowały z Wehrmachtem. Narodowe Siły Zbrojne, konkretnie jedna ich jednostka, Brygada Świętokrzyska, zawarła takie
taktyczne porozumienie z Niemcami. My was nie atakujemy, wy nas nie atakujemy. Dzięki temu przeszła na teren Czechosłowacji i potem połączyła się z siłami alianckimi na zachodzie. I nikt wtedy, w 1945 roku, chociaż Amerykanie byli wyczuleni na tym punkcie, nikomu do głowy nie przyszło Brygadę Świętokrzyską uważać za jakąś jednostkę kolaborancką. Nie, dostali status sił sojuszniczych. Całe kłamstwo i rzekomej kolaboracji to potem wymyślili komuniści. I pani Applebaum znowu, tak jak w sprawie Smoleńska, posuwa się grubego, bezczelnego kłamstwa. Ciekawa rzecz w tej książce w ogóle. Może powinien od tego zacząć. Otóż w tej książce Ann Applebaum przemawia, akurat we fragmentach, które cytowałem, tego nie ma, tak bym opuścił, ale w tej książce pani Applebaum wtrąca tak ni stąd, ni zdowąd całe zdania albo frazy, albo jakieś zwroty po angielsku. Tak, to jest takie, you know, uważam, że coś tam, you know, this kind of romance with communism is gone, jak to mówią, albo jakieś takie zupełnie ciekawe, bo to chyba jest twórczość pana Potoroczyna, czy wydawcy, ale jakże charakterystyczna. W staropolszczyźnie takie wtrącanie obcych słów, wtedy angielskich się nazywało, wtedy łacińskich, przepraszam, nie angielskich, się nazywało makaronizowaniem. Szlachciura, który makaronizował, pokazywał, jaki on jest oświecony i wykształcony, w przeciwieństwie do Hamusia jakiegoś czy Łyka, prawda, który łaciny nie znał. On też nie znał te słowa, ale wtrącał. I ciekawe, bo Ann Applebaum widziałem parę razy w telewizji, a nawet na żywca kiedyś, i nie mówiła tak. Mówiła czystą polszczyzną, z akcentem, ale czystą polszczyzną. Natomiast tu w książce wtrąca jakieś zdania po angielsku, po co? No, żeby czytelniczka, czytelnik wiedzieli, że to jest jednak osoba lepsza, że to jest jednak Amerykanka, tak? Że ona tutaj ma prawo rozmaite wyroki ferować. No dobra, jeszcze jedno kłamstewko bezczelne. Antysemityzm oczywiście. Jeżeli chodzi o antysemityzm, tak. Po pierwsze pani Applebaum mówi, to nie jest prawda, że jak ktoś mówi w Ameryce polskie obozy koncentracyjne, to uważa, że to były polskie obozy koncentracyjne. Nie, to takie, to pisowcy zmyślają. Amerykanie tak czasem mówią, ale chodzi o to oczywiście dla wszystkich, że to jest, chodzi o lokalizację. Nieprawda. Po prostu nieprawda. Byłem w Ameryce, badałem temat. Oczywiście gdzie mi tam do takiej wiedzy, jaką ma laureatka Pulitzera, ale coś mi się wydaje, że dobrej woli tutaj do mówienia prawdy zabrakło. Jest w Polsce antysemityzm. To dziwne, bo to nie jest prawdziwy antysemityzm. To znaczy taki jak w latach 30. To jest taki antysemityzm teoretyczny, którego używają te aluzje do Żydów. Aluzje do Żydów. Antysemityzm bez Żydów, ten paradoks często pojawia się w polskiej publicystyce. Ziemkiewicz na przykład jest otwartym antysemitą. Chciałbym panią do sądu podać, ale kolejna loteria. Bym miał gwarancję, że to nie będzie sędzia z justytucji, to może i podał, szkoda zachodu. Ziemkiewicz na przykład jest otwartym antysemitą, będąc jednocześnie jednym z czołowych i cenionych przez te władze oficjalnych intelektualistów, w cudzysłowie, narodowego socjalizmu. Uważacie państwo? Ja jestem intelektualistą narodowego socjalistu, bo to pies rąbał, ale chodzi o to, że w Polsce ustrój panujący to jest narodowy socjalizm. W pewnym sensie można by tak oczywiście nazwać, ale to takim raczej korwinowskim żartem, ale słowo narodowy socjalizm w historii coś znaczy. Autorka książek historycznych wie doskonale co i wie, jak nikczemnej insynuacji tutaj używa. Więc ta tak bardzo upragniona przez Kaczyńskiego nowa elita może mieć w swych szeregach jawnego antysemitę, jednocześnie odcinając się antysemityzmu. Znaczy, ja jestem jawnym antysemitą, to już gdzie indziej jest wyjaśnione, a mianowicie dlatego, że uważam, że nie należy się żadnym nowojorskim organizacjom żydowskim ani centy, mały cent od Polski za żadne odszkodowania za Holokaust. I skoro jesteśmy przy antysemityzmie, to dochodzimy do kolejnego bardzo ważnego tutaj wątku w działalności pani Applebaum. Poza tym właśnie tłumaczeniem liberalnym elitom tej arystokracji nowej. Kiedyś użyłem takie określenie liberalistokracja, ale nikt go poza mną nie używa. Może się przyjmie, a może ktoś wymyśli lepsze. Jak powiedziałem, jest kłopot z nazwą tego. Mianowicie
Roman Giertych. Jak to się dzieje? No pan Potoroczny takie zgłasza jakieś to, no ale to dlaczego Radosław Sikorski przywrócił gościa uważanego za antysemitę i homofoba do sfery publicznej i towarzyskiej? No rzeczywiście, tutaj pani Apelow się pastwi nad moim tym, w Zmierzchu Demokracji też, nad moim tweetem, że użyłem słowa parchy w odniesieniu do Jara Lapida i tego tam drugiego polakożercy żydowskiego już w tej chwili. Nie pomnę, chyba chodziło o Netanyahu. A słowo, którego używał Gombrowicz, jest w dziennikach, którego używał Prus, którego sami Żydzi używają. Paweł Śpiewak na przykład w książce Żydokomuna używa takiego określenia, że tam gdzieś tam jak się Żydów obwinia o coś, to jest, jak to on pisze dowcipnie, parch prototo. Sławne powiedzenie Jerzego Leca, Sławomira Jerzego Leca, który w jakiejś kłótni z Arturem Sandauerem go nazwał, że ty Żyda od parcha nie umiesz odróżnić, czy coś takiego. Tak zresztą Lec definiował, że na tym antysemityzm polega, że się nie potrafi. No ja użyłem tego słowa wobec konkretnych osób, nie wobec Żydów jako takich. Bardzo ciekawe jest zresztą, że w książce Zmierzch Demokracji Applebaum podaje to jako ten przykład mojego antysemityzmu razem z odnośnikiem, gdzie jest ten tweet. I oczywiście kto zerknie w ten odnośnik, to może zobaczyć, że ten tweet tam wisi. I ciekawe, czy to komuś z jej czytelników da do zrozumienia, że jeżeli ten tweet tam wisi, a wszyscy, nawet tym, co nie znają polskiego, bo wszyscy wiedzą, jak bardzo uczulone są media społecznościowe, ich wewnętrzna cenzura nad jakiekolwiek przejawy tego, co oni nazywają hate speech. Ja dostałem maile od Twittera, że zgłaszano nam twój tweet jako mowę nienawiści, sprawdziliśmy to, nie dostrzegamy naruszenia naszych reguł i ten tweet wciąż wisi. Więc skoro on wisi, to chyba jednak nie ma w nim tego, co Ann Applebaum sugeruje. No ale to trzeba by mieć jakąś minimalną podejrzliwość. Jak kto podejrzewa wróżkę, która mu mówi, że pani to taka jest dobra i po prostu ludzie pani nie doceniają. Więc Roman Giertych. Więc Roman Giertych ma zasługi, okazuje się. Roman Giertych po pierwsze... słuchajcie państwo... Dzięki Giertychowi prawicowa koalicja się rozpadła. Po tym, jak Radosław Sikorski odszedł z rządu. Dzięki Giertychowi. Pan Potoroczny. Większość tych, którym się jeszcze chce to pamiętać, myśli, że dzięki Leperowi. Nie, ja głównie dzięki Giertychowi, który jest moim zdaniem bohaterem tej historii, a któremu nikt oczywiście nie będzie wdzięczny. A trzeba być wdzięcznym w domyśle, tak? Giertychowi trzeba być wdzięcznym za co? Za to, że nie jest antysemitą? Nieważne. Ważne? Nieważne, co napisał, bo żeby pani Applebaum pękła i nie wiem, co zrobiła, prawda, to nie znajdzie, poza tym jednym słowem w moim twicie, nie znajdzie cienia jednej setnej rzeczy, które o Żydach, nie mówiąc o tych innych tak zwanych mniejszościach, wypisywał Giertych. Ale to nieważne. Zblatował się z mężem, rozwalił rząd PiSu, umożliwił dojście do władzy Platformie, więc trzeba mu być wdzięcznym. Mało kto pamięta, że jako wicepremier odwiedził Jedwabne i powiedział, że Dmowskiego nie przyjąłby do partii, co wymagało odwagi. No, to jest to. Ja pamiętam. Nadal nie powiedziałbym, że jest liberałem, ale jest rozważnym katolickim konserwatystą o przenikliwej inteligencji i świetnym poczuciu humoru. Ja też uważam, że trzeba przenikliwej inteligencji i świetnego poczucia humoru, żeby te protokoły pisyjonu wypisywać, które Giertych w tej chwili wypisuje na swoim Twitterze. I on tam, prawda, że Kaczyński napuścił Putina i Orbana do wojny, żeby wejść, odebrać Lwów w Ukrainie i w ten sposób w oczach Polaków się koronować, prawda, na tego zbawcę i objąć władzę dyktatorską jako zbawca, który Lwów odzyskał. No to takie przenikliwa inteligencja i duże poczucie humoru. No można to tak. Opowiadał mi Giertych u nas w domu, że od antysemityzmu uwolniło go objawienie religijne, którego doznał na widok chusty Weroniki. Zobaczył w niej twarz o semickich cech. Jedyne, co mnie dziwi, to wyrobienie polityczne świętej Weroniki, muszę powiedzieć, która tak doskonale wiedziała, kiedy Giertychowi się objawić, akurat w momencie, kiedy bycie antysemitą, homofobem i endekiem już nie dawało mu szansy na żadną karierę, a taką szansę zaczęło mu dawać właśnie doznanie objawienia i zaprzyjaźnienie się z wpływową dziennikarką panią Applebaum i jej mężem. I tu dochodzimy do trzeciego jakże ważnego wątku. Książka Zmierzch Demokracji, znowu do niej wracam, zaczyna się
od opowieści o Sylwestrze. Ta książka zresztą jest taką rozbudowaną wersją eseju, który był w Polsce drukowany gdzieś tam w tym. Zaczyna się zresztą od błędu, głupiego szkolnego błędu. 31 grudnia 1990 roku, 99 roku zorganizowaliśmy przyjęcie. Kończyło się jedno tysiąclecie, zaczynało kolejne, ludzie bardzo chcieli świętować. Kończyło się jedno stulecie i zaczynało w następne 31 grudnia 2000 roku. Tak, rok ery naszej pierwszej po narodzinach Chrystusa, nie liczyliśmy roku zero, tylko nasza era, jak to nazywają ateiści, zaczęła się od roku pierwszego. W związku z tym kończy się rokiem 100, 200, 300, 2000 i tak dalej. Więc pojęcie początkiem wieku jest rok 101, 201. To już było kiedyś a propos tak zwanej Millennium Bug omawiane. Głupi błąd, ale coś tam pokazujący. Był ten Sylwester, na tym Sylwestrze byli różni znajomi, no Anita Garga, która teraz jest straszliwą osobą, która po jakiejś tam w telewizji pracuje w Gazecie Polskiej, która rozdawała homofobiczne naklejki. Czwarty gość, Rafał Ziemkiewicz, zdobył rozgłos jako przeciwnik międzynarodowych organizacji żydowskich. Tak, to jest prawdziwa, ten mój rzekomy antysemityzm jawny, że tak powiadam. Mówił o Żydach chciwe parchy, odnosi do, nie o Żydach, konkretnych Żydach. Jak mówi o jakimś chamie polskim typu niewychowany cham, to wcale nie znaczy, że mówi to o Polakach, tylko mówi to o konkretnym chamie, chociaż nawet nie o wszystkich ludziach ze wsi, chociaż tak jest to dedykowane, obelga, prawda, podobnie jak parch w pewną konkretną grupę społeczną. Żydowskie organizacje nazywał szantażystami, tak, i żałuje swojego niegdysiejszego wsparcia dla Izraela. Niesława, jaką zyskał ze sprawą tego języka, tchnęła jednak nowe życie w jego przywiędłą karierę i teraz regularnie pojawia się w kontrolowanej przez partię rządzącą TVP. Cienka złośliwość, nie? Hanna, pani Applebaum. Ja bym życzył, żeby pani tak więdła, jak moja kariera więdła, ale to już jest mniejsza z tym. Telewizja, która była epizodem, to jest spogadanie o karierę. Dlaczego to państwu czytam? Bo cała ta figura tego Sylwestra, pierwotnie zresztą ten esej chyba się nazywał Kto mi ukradł przyjaciół? No tych przyjaciół ukradli populiści. Całe to już jest jako gość, który rzeczywiście tam polazł. Gdybym wiedział, co z tych ludzi będzie w życiu, bym tam się nie zjawił, no ale był to rok 1999, Radosław Sikorski, człowiek roku Gazety Polskiej, działacz antykomunistyczny na dworku w Chobielinie wywiesił strefa zdekomunizowania. Jestem przekonany, że jak teraz jego koledzy z listy partyjnej, Cimoszewicz, Miller, tam inni do niego zachodzą na wódeczkę, to nie ma już tego napisu prawdopodobnie, ale wtedy był, bardzo się chciał zaprzyjaźnić ze mną, z Anitą Gargas, z Łukaszem Warzechą, który się nawet dał wpuścić w jakieś tam nagranie z nim wywiadu, czy czegoś takiego. Tak, byliśmy wtedy, ale cała konstrukcja, że tam wtedy byli, wszyscy ludzie byli normalni, a teraz zostali pisowcami, tylko ona z mężem, prawda? Było dokładnie odwrotnie. To wyście wtedy byli, państwo Applebaumowie, zupełnie gdzie indziej. A potem, i tu jest właśnie w książce Matka Polka pokrętne wyjaśnienie, jak to, no daliśmy dzieci do szkoły katolickiej Opus Dei, uważacie państwo, do Opus Dei dali dzieci, ale potem żeśmy zauważyli, że to jednak tam jakieś dziwni ludzie mają dzieci, więc nie, ale takie wyjaśnienie, które znowu jak z tą świętą Weroniką, jakoś te dzieci zabrali ze szkoły Opus Dei, kiedy się okazało, że trzeba przesiadkę zrobić. Mniej więcej równolegle do tej przesiadki. Prawda? No, ja bym powiedział, że to jest takie zjawisko. Użyję słowa zaczerpniętego z rosyjskiego, to nieładnie dzisiaj, ale zaczerpniętego za pośrednictwem literatury Konfederacji Barskiej. Słowo pierekińczyk, od pierekinutsa, czyli przewachnąć się dosłownie, nie przedyndać się na drugą stronę, przekręcić się. To jest też książki, to są książki, ta pierwsza i ta druga, opowiestki, Łzawy, jak tu z populiści mi ukradli, przyjaciół, jak to, prawda, te szkoły chciałam, dałam do dobrej katolickiej szkoły, ale to nie dlatego, że potem zabrałam, że zmieniłam orientację, tylko, że to nie była taka szkoła. To wszystko jest ciągłe usprawiedliwianie siebie, swojego pierekinięcia się i perekińczyka męża. I to jest bardzo też istotny wątek, bo zwróćcie państwo uwagę, w tym
w tym całym rozgardiaszu lewicowo-liberalnym właściwie głos najbardziej donośny mają właśnie ludzie, którzy kompletnie się przerzucili z drugiej strony. Mi się nie będę wymieniał, bo tego było bardzo dużo. No policzcie sobie Państwo, ilu takich jest. I powiem Państwu, wszyscy oni mają jedną wspólną cechę. W książkach Ann Applebaum jest wiele bluzgów, jest wiele insynuacji. Nie ma jednej rzeczy. Nikt, kto jest po przeciwnej stronie, nie jest traktowany jako człowiek, który ma jakiekolwiek uczciwe motywacje. Nie mówię, że ma jakiekolwiek racje na swoim. Nie. To jest wszystko demaskowane. O właśnie, co, Ziemkiewicz? Przywiędła mu kariera, a teraz go do telewizji wpuścili. Wszyscy tutaj, o których ona mówi, są pomawiani o niskie pobudki. Oni się wszyscy sprzedali, oni wszyscy oddali. Wyborcy zresztą też się sprzedali za 500+. No, mechanizm wróżki wymaga takiego ustawienia sprawy, że wszyscy są... Te w publicystyce Cezarego Michalskiego, który jest też, prawda, przykładem czegoś podobnego, takiej misiogamińskiej publicystyki polskiej. Znowu ten sam mechanizm. Nie to, ktoś chodzi do kościoła, może wierzy w Boga. Nie, nie ma takich, co wierzą w Boga. On tam idzie, żeby go proboszcz zobaczył, żeby zapunktować, żeby go proboszcz, bo kościół Polską rządzi, prawda? Każdy, kto ma jakiekolwiek, kto pozostał przy swoim, i na tym jest szczególne łajdactwo polega tego, co pisze Ann Applebaum, każdy, kto pozostał przy swoich poglądach w czasach tego Sylwestra, no to zrobił to, bo liczy na karierę i tam się rwiesza, reżim go wynagradza, tylko oni tutaj tacy dobrzy są, tacy szlachetni, oni tylko dla idei zmienili zdanie. Prawda? To póki można było, wydawało się, że prawica będzie rządzić, to radio był prawicowy. No to się pokazało, że lepiej być lewicowy, no to jest teraz lewicowy, a wszyscy, co zostali prawicowi, są obrzydliwi. Obrzydliwą postacią, szczerze mówiąc, jest autorka tej książki, która zwłaszcza za sprawą tej Matki Polki jest dla takich lemingów kreowana na super postać. No, to jest taka lifestyle'owa książka, powinniśmy ją podziwiać. A, mówi po amerykańsku, jak Joanna Krupa, o, brakowało mi tego. Właśnie tak, tu jest w tym jedzie, to zwłaszcza w audiobooku fajnie wychodzi, że pani Maria Severnówna to bardzo ładnie czyta te angielskie wtręty. No, Joanna Krupa po prostu z Ameryki przyjechała, to ona wie, co mówi, nie? Bo cały ten jest taki... Elita do was mówi. Chamy przeklęte. Elita, nie rozumiecie? Janda do was mówi. Olbrychski do was mówi. To co, wybitni aktorzy. Jak możecie nie słuchać? Jeszcze opania, inni. A jeszcze do tego... Noblistka do was mówi, prawda? Norman Davis do was mówi, który jest w ogóle Anglikiem, więc już po prostu jest wielki. Pamiętacie jego układkę Newsweeka ze Zbigniewem Brzezińskim, tak? Na którym jakieś takie kurduple chodzą, zupełnie jak w tym komunistycznym plakacie o zaplutym karle reakcji. Armia Krajowa tu olbrzyma, tu AK zapluty karzeł reakcji. To taki list zrobił taki, że to takie malutkie jakieś ludziki pisowskie tam te wszystko i ten wielki Zbig Brzeziński, prawda? To tak ma być. Hołota zbuntowana do was się mówi, a wy zamiast słuchać. I na koniec Dreyfus, prawda? Przypomnienie sprawy Dreyfusa. I porównuje pani Applebaum, że no, taki moment historyczny, podobny, tylko że kompletnie tej sprawy Dreyfusa nie rozumiem. Bo ja Państwu powiem krótko, na czym polegała sprawa Dreyfusa? Tam oczywiście antysemityzm był uruchomiony, potworny, bo Francja ówczesna była bardzo antysemicka. Ale to nie było takie jednoznaczne, bo na przykład Dreyfus był jednym z bardzo wielu oficerów armii francuskiej o żydowskich korzeniach. I żaden inny nie był o nic oskarżany. To nie była antysemicka czystka, jak ta, którą Jaruzelski robił od 1967 roku w PRL-owskim wojsku, że po prostu każdy oficer, co ma jakikolwiek żydowski background, tak powiedziałem, jak nasza Joanna, ten wylatywał z partii i z wojska natychmiast, a potem był marzec 68. Nie. Sprawa z Dreyfusem, jego oczywiście wytypowano na ofiary, bo pasował, między innymi dlatego, że był przesztą, ale dlaczego potrzebowano ofiary? Dlatego, że prawdziwy szpieg, który wyniósł tajne dokumenty francuskie do Niemców, to był hrabia Martin de Walsinde, coś tam stratatata Esterhazy pięciorga imion. Najbłękitniejsza błękitna krew. Hrabia. Syn generała, sam pułkownik, sam major, przepraszam, ale tam z rodziny, no po prostu arcyarystokratycznej. I o co chodziło?
taki hrabia okazał się, że był alkoholikiem, narkomanem, pederastą i jeszcze do tego zdrajcą. No nie można było tego społeczeństwu powiedzieć. Bo dzisiaj nam się wydaje, no co, wszędzie może być czarna owca. Wtedy nie. Wtedy porządek świata się chwiał, arystokracja już czuła, że się wali, w związku z czym była bardzo wyczulona na to, że nie może do... Pojawił się nowy czynnik, czyli opinia publiczna, której kiedyś nie było i nie mogło dojść do tej opinii publicznej, że człowiek z tak wysokiej półki jest takim typem, jak tu mówiłem, ryzykując, że się algorytm na mnie obraził, używając tych słów. Nie można tego przyznać było. Więc trzeba było wsadzić niewinnego faceta. To dokładnie taka sprawa, jak w trzeciej RP sprawa Bolka. Wszyscy wiedzieli doskonale, że to jest Bolek. Adam Michnik, była sprawa kiedyś z Ginterem Grasem, wyszło na jaw, że był w SS, że tam Gdańsk mu odmówił, usunął go z listy obywateli honorowych, Wałęsa się coś tam oburzył na Grasa, a Adam Michnik, który akurat był, jak zwykle, prawda, tego, otwartym tekstem na pierwszej stronie Gazety Wyborczej mówił: Lechu, ty tutaj nie głosuj, prawda, bo przecież wszyscy wiemy, że sam też miałeś za młodu hańbiący epizod. Lechu się zamknął oczywiście, ale teraz nikt nie spytał. Adam, jaki hańbiący epizod? Przecież to tylko jacyś oszołomi mówią, że Lechu miał hańbiący epizod. Przecież wy własną piersią go broniłeś i wszyscy mówicie, że nie wolno oskarżać Lecha Wałęsy, że on miał jakiś hańbiący epizod. Komu nie wolno, temu nie wolno. Na tym polega istota tego, co nazywam liberalistokracją. Ta elita jest tak oświecona, że ona wie, kiedy tak, kiedy nie. Prawda? Ale tu przychodzi jakiś Zola, człowiek znikąd, który tylko tego, że pisze w gazecie i ludzie go słuchają, on mówi, że Dreyfus jest niewinny, że armia, autorytet armii jest podważany, cały porządek świata jest podważany, nie, trzeba go zgnoić, trzeba go zniszczyć. Otóż taka była sprawa Dreyfusa i ona rzeczywiście bardzo pasuje do pani Applebaum twórczości. Tylko, że sama sięgając po ten przykład chyba nie zrozumiała, co ona opowiada. Tak, opowiada tę samą historię. Oto świat został odtworzony w 100 latach i znowu pojawiła się warstwa arystokratów. Teraz nie ducha, tylko arystokratów układu po prostu. Znaczy nie z urodzenia, tylko z bycia w pewnym układzie elit. Tak, i właśnie po takich studiach, jak kończyła pani Applebaum, po tych nagrodach, prawda, salonach rozmaitych zagranicznych. Piękny eufemizm, że Radek Sikorski jest człowiek o szerokich, globalnych horyzontach. Dlatego działa przeciwko Polsce. Nie dlatego, że jest zdrajcą, nie dlatego, że no, bo tylko przeciwnicy mają niskie motywacje. On nie leci na kasę, no, są szerokie, globalne horyzonty. Nie? Więc ci wszyscy ludzie o tych globalnych horyzontach, tak jak dawni ci arystokraci w XIX wieku, patrzyli, co się dzieje. Zawsze było tak, że jak coś książę ten powiedział, hrabia, to go słuchali. A tu go nie słuchają? Tu jakieś gazety wychodzą, tam jacyś pismacy coś piszą i ludzie... Populizm! Nie do przyjęcia! I cały ten dyskurs, wszystkie te kłamstwa, to wszystko paskudztwo. Ostatnia rzecz, bo już się trochę rozgadałem, ale przyznacie Państwo, że na tym przykładzie można coś bardzo ważnego omówić. To nie jest tak, że nasza matka wariatka, nienawidząca Trumpa, nienawidząca Kaczyńskiego, kłamiąca na każdym kroku, obsesyjnie jakieś wypowiadające androny i wmawiająca lemingom, że wy jesteście świetni, wspaniali, nic złego nie zrobiliście, tylko po prostu ludzie nie doceniają pani kochana. To nie jest tak, że to jest tylko śmieszne pisanie. To nie jest tak, że to jest tylko taka nikczemność, że ja się obrażam, prawda, bo ona o mnie kłamie, ale to pies ją drapał. Natomiast, że robi też straszny obciach Polsce, no bo jednak niestety wielu ludzi mówią, o, żona polskiego byłego ministra, prawda, autorka, nagrodzona Pulitzerem, to ona wie o Polsce, a ona im o Polsce opowiada takie rzeczy, że Chryste Panie po prostu, gospody pomyły. Ale ta pisanina, proszę zobaczyć, co się dzieje. Teraz tylko w tygodniu przed nagraniem tego filmu, tak? Donald Tusk, uwielbiany przez panią Applebaum, powiedziałem, nie sięgnąłem do tej książki, ale jest taka książka. Wyobrażacie sobie, że tam raczej Tusk nie jest dociskany przez nią. Donald Tusk otwarcie mówi, że on jakichś silnych ludzi zorganizuje, że on ma studniowy program, jak oczyścić
państwo ze wszystkich ludzi nominowanych przez PiS, że nie będzie do tego trzeba żadnych sądów, żadnych trybunałów, po prostu w sali silni ludzie prezesa NBP wyprowadzą z banku, nieważne, że on ma kadencję, silni ludzie Trybunał Konstytucyjny rozwalą, zorganizują się na ulicy, prawda? Do tego pan Markowski, profesor, wiem, że dzisiaj tytuł profesorski nie jest żadną gwarancją, że nie mamy do czynienia z idiotą, ale jednak daje jakiś autorytet instytucjonalny. On powiada, że PiS zdelegalizują, prawda? Inny pan profesor Górecki od psychologii powiada, że to nie wystarczy PiS zdelegalizować, trzeba zdelegalizować, zniszczyć, rozbić, zdezintegrować tę część społeczeństwa, która na PiS głosuje. Tak? Tam już są całe plany, zobaczcie państwo, najczyściej nazistowskie tak naprawdę. Bo to jest oczywiście, my na to patrzymy i śmiech nas bierze, bo gdzie tych silnych ludzi to znajdzie? Bo wiemy, jacy to silni ludzie, jakich on może zorganizować na ulicy. Pani Podleśna, pan Szczurek, babcia ta, prawda, jak jej tam tego, no to oni akurat już widzę, jak oni zrobią przewrót. Tak dalej. Ale ja często powtarzam, może za często, ale jeszcze raz powtórzę. Hitler się wydawał strasznie śmieszny, jak siedział w tej swojej piwiarni, pludł jakieś androny. Bolszewicy w Szwajcarii siedzieli, wojna się toczyła, kilkunastu wariatów, którzy tokowali o tym, jak oni świat do góry nogami przewrócą. Ale potem się znajduje ktoś, kto daje takim wariatom pieniądze, wsparcie. Na przykład Unia Europejska, w naszym wypadku. I oni wtedy mogą przestać być śmieszni. Także tutaj wszystkich dookoła nazywali faszystami. Tym dyskursem, między innymi taka pani Applebaum, tą opowieścią, która niby jest terapeutyczna, ale opowieść Hitlera też była terapeutyczna. To nie wyście przegrali wojnę. Wojsko zrobiło wszystko. Zrobili wszystkie te... Dostali cios w plecy. Od kogo? Nie chcę mówić. Wiecie państwo, ale nie musi. Prawda? To tak samo. Nie, nic. Populiści przyszli, nakłamali, zmyślili jakiś zamach w Smoleńsku. Ale z tego się robi to dobra. To w takim razie wszystkie środki są dozwolone, żeby obronić demokrację. No, po prostu, żeby obronić demokrację, trzeba ją zniszczyć. To się nazywa reakcją, reakcjonizmem, ta postawa. Ale prościej ją nazwać nazistowską, faszystowską, bo jesteśmy więcej w tych okolicach. Więc ta pani, której obelga faszyści pod adresem przeciwników z ust nie schodzi, która wszystkich oczernia, która wszystkich nikomu nie jest w stanie przyznać, że no może się błądzi, ale podyskutujmy, jakie ma argumenty. Nikt nie ma żadnych argumentów. Oni wiedzą wszystko, a reszta to są tylko cyniczni sprzedawczycy, którzy się reżimowi sprzedali, a ten reżim, prawda, okłamał społeczeństwo i dlatego nie zasługuje na to, nawet jeśli wygrał wybory, to nie wolno mówić, że on jest demokratyczny, bo my jesteśmy demokratyczni i tylko ci się liczą, tych wygrana wyborcza się liczy, którzy byli przez nas do władzy asygnowani. Także pod warstwą śmieszności, pod warstwą takiego obrzydliwego rehabilitowania, może i pewnej autopsychoterapii, bo może jednak jakieś sumienie ma pani Applebaum albo jej mąż i może im tak trochę jednak głupio, że są tymi perykińczykami z takimi giertychami się zadają, którzy są jeszcze większymi perykińczykami od nich i może potrzebują to sobie jakoś zracjonalizować, to ta pisanina jest naprawdę otwieraniem drogi dla czegoś bardzo, bardzo paskudnego, przed czym chciałbym państwa ostrzec.